Jeżeli ty chcesz się odchudzić, to potrzebujesz o tym wiedzieć, bo o tym nikt nie mówi. No i wiadomo, nikt tego w ogóle nie chce słyszeć, nie? Bo teraz wierzymy w takie natychmiastowe metody, zjem jedną tabletkę, teraz wiecie, jest moda na zjadanie tabletek na cukrzycę, które nas odchudzają. Natomiast jest taka rzecz i na masę innych rzeczy, nie? Zwykłych innych tam suplementów i hardkorowych metod. Natomiast nikt nie chce tego słyszeć, że... I tu uwaga, to naprawdę trzeba wytężyć ucho i posłuchać, bo to tylko działa. Po pierwsze to oczywiście deficyt kaloryczny, czyli w nim trzeba być, jeżeli chcesz się odchudzić, ale czego ci inni ludzie nie mówią? To jest to, że to jest nudny proces, słuchaj, to nie będzie fancy szmancy, nie będziemy tutaj zmieniać sobie co chwilkę diety, nie będziemy tutaj nie wiadomo jakich planów treningowych, nie wiadomo czego tutaj, nie będziemy wynajdywać koła na nowo, nie? Po pierwsze, w każdym posiłku jest białko, jesteśmy w tym deficycie kalorycznym, więc będzie to w praktyce wyglądać tak, że będą to podobne posiłki na co dzień. Taka prawda, nuda, co? Trzeba będzie wypijać więcej wody i też napojów, które tego cukru nie zawierają, czyli napoje zero, kawa, herbata, yerba mate, wszystkie takie rzeczy, które tego cukru nie mają. Nuda, nie? Bo chciałby się po prostu Coca-Colę z cukrem, 8 łyżeczek cukru na pół litra, kto by tam tego nie chciał, nie? Niepotrzebne te kalorie są, nie dają ci odczucia sytości, więc wypijamy więcej napojów, które tego cukru nie mają. Należy też oczywiście robić takie rzeczy, jak regularnie ze 2-3 razy w tygodniu dźwigać ciężary. I ja tutaj jestem fanką ketli, więc ja tutaj z ketlami w domku, czy tam na ogrodzie, jak najbardziej. I przez to zbudujesz mięśnie, będziesz miała lepszą kondycję i będziesz dużo bardziej mobilna. I oczywiście, nuda, co? Tak samo jak trzeba będzie pochodzić na te spacery, czy z psem, czy z bliską ci osobą, czy w pojedynkę, czy w pięknym, przyrodniczym miejscu, czy w jakimś nawet w centrum miasta, ale spacery trzeba będzie zrobić, nie? Bez tego się nie obędzie. Więc co? Można powiedzieć, że nuda, nie? No tak samo trzeba będzie trochę wcześniej się położyć, spać i wysypiać lub na przykład wstawać wcześniej, jeżeli są jakieś straszne opały, żeby iść na ten spacer, czy przygotować jedzenie, czy też nawet zrobić ten trening, nie? Nuda. Można powiedzieć, że nuda, nie? Tak większość ludzi mówią, nie, bo to ma być fancy szmensy, jakieś w ogóle ma być stylish i w ogóle jakaś rewelacja. Natomiast co tutaj jest ważne, żeby wiedzieć? Nudne, powtarzalne wyniki, ale przepiękne efekty. Nie Torgal? Dokładnie, więc tutaj budujesz sobie osobistą sprawczość, budujesz właśnie te piękne nawyki, sylwetkę, z której będziesz dumna, nowe umiejętności, piękne, zdrowe zachowania i właśnie z takiego szacunku i z miłości do siebie. I może i wydaje się to nudne, ale która z nas nie chciałaby być dumna w wieku 80 lat, dalej chodząc sobie na spacer, dźwigając ketle, będąc wzorem dla swoich dzieci, wnucząt i całej rodziny, nie? Która by nie chciała być w świetnej formie, nie? I fizycznej, i psychicznej, dalej móc cieszyć się dobrym życiem. Więc my sobie wybieramy, czy my chcemy tutaj się szarpać z tymi nawykami i tam trochę postosować jakiejś hardkorowej diety, trochę postosować jakichś wariackich treningów, ale zaraz to rzucić, czy lepiej nauczyć się tych nudnych zachowań, które właśnie są skuteczne, które dają ci lepsze zdrowie i lepsze życie. Więc do dzieła!